Warszawski Komitet Obrony Lwowa, oprócz niesienia pomocy mieszkańcom w swoich odezwach, nawoływał do zorganizowania odsieczy Lwowa. Realizacji tego hasła podjął się pułkownik Stanisław Skrzyński, który za zgodą naczelnego wodza już 19 listopada przystąpił do organizacji Ochotniczego Oddziału Odsieczy Lwowa. Z kilkuset ochotników powołał pierwszy warszawski batalion. 20 listopada 1918 roku ukonstytuował się Komitet Obrony Kresów Wschodnich. Wspierał dążenia Polaków na Wileńszczyźnie do połączenia z macierzą. Organizował pomoc gospodarczą, kulturalną, jak i wojskową. Z nominacji naczelnika generał dywizji Władysław Wejtko został dowódcą wszystkich formacji i samoobrony krajowej Litwy i Białorusi. 22 listopada 1918 roku Piłsudski i Mroczewski wydali dekret o ustanowieniu najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego. Piłsudski został tymczasowym naczelnikiem państwa. Nazwa urzędu nawiązywała do funkcji, jaką w 1794 objął Tadeusz Kościuszko. 22 listopada 1918 roku wojska ukraińskie zostały wyparte ze Lwowa po ataku podjętym przez polskich obrońców miasta oraz odsiecz Wojska Polskiego. W polskich szeregach walczyło blisko 1500 młodych ludzi, którzy nie ukończyli 17 roku życia. Próba opanowania przez nich Lwowa była konsekwencją proklamowania państwa ukraińskiego przez Ukraińską Radę Narodową. 25 listopada 1918 roku rząd polski przygotował notę do ministra spraw zagranicznych Republiki Niemieckiej w sprawie ewakuacji Kresów Wschodnich. Niestety dokument pozostał bez odpowiedzi. Ostatecznie dochodzi do zerwania w połowie grudnia stosunków. Tego dnia mówi się też o dekrecie naczelnika państwa, który ma zarządzić wybory do pierwszego Sejmu Ustawodawczego na dzień 26 stycznia